Związałem się z wierskimi zakładami trochę przypadkowo, ponieważ po szkole podstawowej z kolegą pojechaliśmy do Pszczyny i zdawaliśmy egzaminy do technikum rolniczego, bo to było wtedy popularne, to technikum rolnicze w Pszczynie. Zdaliśmy egzaminy, wszystko, mieliśmy przystąpić do, po otwarciu roku szkolnego, mieliśmy uczęszczać do pszczyńskiego liceum. Ale jak tam oprowadzili nas i po całych tych gospodarstwach, okazało się, że w ramach praktyki będziemy obornik wyrzucać i takie inne sprawy. W domu to samo się robiło, bo małe gospodarstwo było i to mnie zniechęciło. Z kolegą poszliśmy i chyba już pierwsze zajęcia przy zakładowej szkole, przy wierskich zakładach, już się odbywały, ale tam żeśmy się jeszcze zapisali i przyjęto nas. No i tak się związałem z wierskimi zakładami budowy urządzeń chemicznych. Byliśmy znani z tego, że wprowadzaliśmy nowe technologie, szczególnie jeżeli chodzi o spawanie, bo w tym byliśmy naprawdę dobrzy. Co to jest reaktor atomowy Maria? To jest jeden z pięciu na świecie, który produkuje te na potrzeb medycyny. A nasza medycyna jest na tym oparta tutaj. I może te sąsiednie państwa tak samo. Elementy do reaktora atomowego, więc zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, cały układ chłodzenia tego reaktora atomowego Maria na Żeraniu. O, teraz to przypomniałem, bo to było w dzielnicy na Żeraniu. Więc u nas robiliśmy to w elementach, dlatego wszyscy nazwaliśmy to pająkiem, bo to wyglądało jak pająk. Takie rozczarne. I nasza ekipa pojechała tam później do Warszawy i tam montaż prowadzili nasi ludzie, nie? Pod nadzorem zresztą tam też, jeżeli chodzi o atomistykę. Musieliśmy dać 25 lat gwarancji na to urządzenie, a się okazuje, że ona pracuje prawie że 50. Więc no zresztą tam były materiały wszystko wysoko jakościowe, chromoniklowe. No i reżim wykonania był bardzo skrupulatnie badany, także tam nie można było, nic nie uszło takiego, co by mogło świadczyć o jakości tego urządzenia. W ustroju wiemy, jakim nie. Było tak, że wiodący zakład po okolicy miał zobaczyć pracę dać, mieszkanie dać i socjal. Cały socjal jeszcze, ryby na święta i ziemniaki na zimę, nie? No i to, tak się to przyjęło. Basen tośmy robili w czynie społecznym. To już, no, niby w czynie społecznym. Zakład wszystko tam zabezpieczał, większość, no, koparki i tak dalej. No, myśmy to poprawiali jeszcze, robiliśmy też to i owo, ale koszty znowu były ogólne koszty zakładu, basen powstał, no i przez parę sezonów nawet dzieci i starsi korzystali z niego. Niby plaży nie było, ale taka tam łączka była, z tym, że zakład nie wytrzymał po prostu kosztów tego utrzymania, tej ratownicy, wymiana wody i tak dalej, i tak dalej. Prawie. Słuchajcie, miejsce, w którym teraz jesteśmy, to tutaj bardzo mocno muszę się odwołać do wyobraźni, bo ten betonowy, asfaltowy plac, który niczego specjalnie dziś nie przypomina, to jest miejsce, gdzie święcił swoje największe triumfy wyrski hokej. Jak był mecz, to każde mecz się tam szło. I to kobiety, starsze kobiety łaziły. Się poobrykało, były mrozy, gazetów pełno pod koszula, żeby nie było zima. Ale stadion już był oświetlony, lampy były. Oj, na mecze hokeja to przecież były na terenie zakładu. Lodowisko było. Lodowisko mogło być i sztuczne, tylko tlenownia, która tu była,
1945 roku, czyli no, po wojnie została zwinięta i gdzieś znikła, nie? I dlatego zakład było tylko, mecze odbywały się w okresie zimowym, naturalne lodowisko i tak dalej. To było na świeżym powietrzu, ale te zimy przedtem były inne. Nie jak teraz, jest grudzień, jeszcze nie ma ani śniegu, ani mrozu. Przedtem jak przyszedł listopad, to się zaczęło, potem cały grudzień, styczeń, luty, no to był mróz. Tak, że można było takie lodowisko utrzymać. Takiej atmosfery, jak tu było, to nie wśród zawodników, takie koleżeństwo to nie było w innych klubach, co znam z opowiadań i z własnego doświadczenia. Jedynie, co mnie interesowało, to chodził właśnie stąd do Wyrów. My chodzili koło Oswaku, małym chodniczkiem i na mecze jeszcze Legia grała. To pamiętam wynik 15-1 było, jak Fortuna Wyrów wlazła do pierwszej ligi, no ale to były lata, kiedy to ja był za bajtla też wszystko jeszcze. Ksiądz mszę kończył wcześniej, żeby ludzie zdążyli na mecz. Jak przyjeżdżała tutaj Legia Warszawa, to szukali długo na mapie, gdzie takie coś leży, jak Wyry. No nie, drużyny katowickie tu nieraz przegrywały na tym lodowisku. Dwa sezony Unia Wyry była w pierwszej lidze, tylko szkoda, że to było tylko po jednym sezonie. Jeden sezon i spadek, jeden sezon i spadek. Pierwszy był chyba w 1954 roku, o ile nie pamięć nie myli, a następny 59 na 60 czy coś takiego. Kibiców było tyle, co nie miara, przecież nie mogli się pomieścić nawet. I to z okolicy pierwsze wszystko przychodziło i podziwiali, nie? Jeszcze mam gdzieś zdjęcie właśnie tej drużyny, która walczyła tam o Mistrzostwo Polski, nie? Pytanie, jak to było możliwe? Okazuje się, że na Śląsku takich miejsc było jeszcze kilka, bo chociażby nieodległe Murcki również na ziemi pszczyńskiej w tym samym okresie właśnie rywalizowały z Wyrami o wejście do ekstraklasy. Jak to było możliwe? Przede wszystkim dzięki wsparciu lokalnego biznesu, bo rozmawiamy o hokeju, ale tak naprawdę w tle pojawia się nam też ten lokalny przemysł i zakłady, które tutaj funkcjonowały, a w tym przypadku konkretnie również w sąsiedztwie działający zakład o nazwie Wzbuch, czyli Wyrskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznych. Nie zapomniałem nazwy, udało mi się całą powtórzyć. I to właśnie ten zakład wziął na siebie ciężar utrzymania całej infrastruktury oraz sponsorowania hokeistów, którzy dzięki temu odnosili bardzo spektakularne sukcesy. Hokej to była czysta amatorszczyzna wtedy. Czyste hobby. W czasie meczów to tu lodowisko, ta cała Niecka, bo tu były trybuny dookoła, to było zapełnione. Tu przychodzili ludzie z Tychów, pieszo, torami, z Mikołowa, z Łazisk. Nie było ważne, czy jest 20 stopni mrozu. Ludzie przychodzili i się cieszyli po prostu. No, Fortuna Wyry miała bardzo dużo kibiców. Jak pociąg przyjechał od Jaśkowic do Wyr, to bez te pola to tak choćby jeden za drugim szli. Pod koniec lat 60. po sąsiedzku w Tychach, które wtedy urastały na największe miasto w regionie, został założony zespół GKS Tychy, zespół hokejowy, i on wchłonął te mniejsze kluby z Murcek, z Wyr, które stały się jeszcze na jakiś czas takim zapleczem kadrowym, hokejowym dla tyskiego hokeja. Natomiast niestety tutaj lokalnie hokej zaczął zanikać.